Dobrze. Zrobiłam rozliczenie, to mnie zawsze coś tu mamy. Dobrze. Dzień dobry, witam serdecznie. Powodzenia. Powodzenia, dzięki. Z nimi, z Towarzystwem Przyjaciół Sopotu. I byliśmy w Piaśnicy. A też to było. Ja w tym czasie byłem w Białogórze, bo wy się do Białogóry też nawet nie jeszcze mieli. Do Piaśnicy. Krakowa, Piaśnica, właśnie. Tak, bardzo sympatycznie. I też tam. Ja też wiedziałem o tym, że tam nie na plenerze, z której przyjechałem. Diabeł, tak jak mówiłem, miał za zadanie zniszczyć ten kościół mariacki. No i leciał z tej Norwegii z tym kamlotem, leciał, kamień coraz bardziej ciążył. Leciał jedną godzinę, leciał drugą godzinę, leciał trzecią godzinę i gdzieś tak na wysokości tutaj tego miejsca zapiął kur. No niestety wtedy, kiedy kur zapieje, no to diabeł traci swoją moc czartowską. No i ten kamień tak. No te diabeł właśnie diabły podobały sobie to niszczenie kościoła mariackiego. No i tak latały do tej Norwegii, do tej Skandynawii, przynosiły te kamienie i ciągle im się udawało. Przestań, Jurek, bo... I dlatego na tych Kaszubach jest tyle tych kamieni, tyle tych... Wszędzie na Kaszubach są diabelskie. Najgorsze jest to. Co jest najgorsze, Mariusz? Co jest najgorsze? Ten kamień był kiedyś jednolity. Ojej, czyli on się jeszcze. A ludzie, którzy potrzebowali różnego rodzaju tych zaczęli go rozbudować. Zaczęli na ludzie. Tak. To, że woda erozja przyrody działa, to jest jedna rzecz. Zaczęła, ale nie zakończyła. Zasłonił.